Dzisiaj oczywiście o godzinie 16 zaczynamy program o koszykówce na kanale sportowym, ale nie uciekniemy od tematu awansu polskich piłkarzy na Mistrzostwa Świata, na katarski mundial. Nawiązuję do tego dlatego, że dzisiaj w studiu razem ze mną dwie osoby, które były wczoraj w Chorzowie. Maciej DJ Gambit Turowski, odpowiedzialny za oprawę muzyczną wielu imprez sportowych w Polsce. Potwierdzam, byłem również w Chorzowie, ale jako kibic. Jako kibic, zaraz sobie jeszcze do tego wrócimy. Oraz gwiazda telewizji pokazywana wczoraj dwa razy w trakcie tego meczu. I ja. Tak, Erik Chmielewski. Cześć, witam. Cześć. Zapraszamy na program do kosza. Oczywiście ja się nazywam Hubert Nowicki. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać oczywiście o NBA, ale jako, że mamy takiego specyficznego gościa, to oczywiście będziemy z nim rozmawiać również o muzyce, o sporcie, o tym, jak to wszystko od tej strony DJ-skiej w wydarzeniach sportowych wygląda, a że Maciek jest wielkim kibicem NBA, to oczywiście sobie również o tym w dalszej części programu porozmawiamy. Zachęcamy jak zawsze do aktywności na czacie, do zadawania pytań, do komentowania. Będziemy sobie na te wszystkie tematy, które będziecie poruszać, na pewno rozmawiać, więc zaznaczyłeś, że jesteś kibicem, więc może przedstaw się też tutaj milionom słuchaczy, jak to było, tak? Czy milionom? Chyba milionom. No, u nas to, było, w naszym przypadku to milionom. Tak, jak najbardziej. Byłeś wczoraj jako kibic. Jak często bywasz jako DJ na imprezach sportowych? Czy miałeś też z polską reprezentacją piłkarską jakieś takie wspomnienia, czy to jest głównie koszykówka? Piłkarską, chociaż w trakcie Euro 2012 jakąś strefę kibica obsługiwałem, bodajże w Gdyni, więc w ten sposób miałem, ale moją taką, że tak powiem, domową reprezentacją Polski jest koszykarska reprezentacja Polski. Pierwszy mecz oprawiłem jako DJ, to był rok 2006, reprezentacja Andrzeja Urlepa, kwalifikacja Eurobasketu do 2007, gdzie wróciliśmy po 10 latach przerwy, po tym złotym pokoleniu Macieja Zielińskiego, Dominika Tomczyka i tym 7 miejscu, to potem mieliśmy 10 lat przerwy i te kwalifikacje, które wtedy wygraliśmy, to za Andrzeja Urlepa, to właśnie wtedy był mój debiut w kadrze, mogę powiedzieć. Mhm. Tak więc to już trwa, no, 16 lat. Mm-hmm. A poza tym jakieś największe wydarzenia, w jakich brałeś udział? Że tak powiem, mocno wsiąknąłem w lekką atletykę, bo też od samego początku oprawiałem muzycznie imprezy lekkoatletyczne. Zaczęło się to od meetingów w Polsce, potem były Mistrzostwa Świata Juniorów, halowe Mistrzostwa Świata. No i potem gdzieś tam, powiedzmy, na międzynarodowe wody udało mi się wypłynąć, tak mówiąc, górnolotnie. Była Praga 2015, halowe Mistrzostwa Europy. Były Gruzja, Tbilisi, Mistrzostwa Europy Juniorskie. No i w 2019 Doha w Katarze, Mistrzostwa Świata Seniorskie na otwartym stadionie. No i teraz tydzień temu, co dzisiaj mamy, środę, to w poniedziałek, zeszły tydzień, wróciłem z Belgradu, gdzie robiłem halowe Mistrzostwa Europy. Przepraszam, halowe Mistrzostwa Świata, bo w Belgradzie były 2017 Europy, a teraz 2022 były halowe Mistrzostwa Świata w Belgradzie, lekkoatletyczne. No i tam za całość oprawy muzycznej właśnie odpowiadałem w stolicy Serbii. Mhm. Może się uda jeszcze raz pojechać do Kataru pod koniec roku. Nie wiem, czy jako kibic, czy jako DJ, ale... Trafny temat podjąłeś, bo z racji moich doświadczeń w Dosze, gdzie już właśnie na tym stadionie, gdzie będą te Mistrzostwa Świata obsługiwane, coś się pojawiło na rzecz, ale na razie nic więcej nie mogę powiedzieć. Okej, rozumiem. To super. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Mamy pytania w czacie Street NBA. Chris Bayer pyta o sytuację Pelicans, Spurs i oczywiście Lakers, którzy wyrzucają Lakers z turnieju play-in. Do tego jak najbardziej przejdziemy w dalszej części programu, bo będziemy o tym na pewno rozmawiać, bo to jest chyba największe wydarzenie ostatniego dnia, czy też ostatnich dwóch dni w NBA, ale jeszcze oczywiście wracamy na dłuższą chwilę do naszego gościa. Rozumiem, że kibicowsko jednak najbardziej koszykówka w twoim sercu. Tak, zdecydowanie, bo jakby od małego wychowany na hej to NBA i Jerzego Michaela Jordana, to wtedy zakochałem się, można powiedzieć, w tej lidze, tej całej też otoczce, bo to były lata 90., więc u nas jeszcze szara polska rzeczywistość, a ten kolorowy świat NBA-owski zawsze kusił, nawet te albumy Panini, te karty Upper Deck, te czapki, to koszulki, to wszystko, to człowiek to chłonął. Do tego jeszcze widział w telewizji tych heroesów, superbohaterów raz w tygodniu wtedy tylko, więc to był taki właśnie świat gdzieś tam troszkę bajkowy. No i ta koszykówka gdzieś mi zawsze była blisko i ja z racji też moich takich, powiedzmy, bym powiedział, muzycznych zainteresowań, też zawsze w NBA podglądałem te wszystkie elementy dźwiękowe, które się pojawiają. Ta muzyka w trakcie gry, te granie organowe, te nawet te takie, zawsze na mnie wrażenie robiło, nie wiem, czy pamiętacie, w NBA Action stare, gdzieś tam może odkopane, takie szybkie highlights z takimi różnymi motywami muzycznymi. To takie robiło wrażenie, bo to były takie klipy w stylu MTV 40-sekundowe i mówię, wow, jak oni to robią, jak to w ogóle wygląda. No i gdzieś tam zawsze pod tym kątem też na muzykę patrzyłem, więc kiedy się pojawiła
możliwość oprawy muzycznej. Zadebiutowałem na meczu ligowym w 2005 roku na hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Zrobienie właśnie takiej oprawy muzycznej na koszykówce, no to zrobiłem to i tak to jakby się rozpoczęło, bo tam potem kolejne zespoły ligowe, potem właśnie Kadra Polski, potem Euroliga dla ówczesnego Prokomu Trefla Sopot. I tak zostałem też na meczach ligowych dla ASEKO Arki Gdynia, którą dzisiaj mam tutaj koszulkę, która jest tak specjalnie wspierającą ukraińskie wiadomo sytuacje, ukraiński motyw. Także nie ma może koszulki NBA-owskiej, ale to też jest koszykarska, można powiedzieć, nieprzypadkowa, szczególnie jak na dzisiejszą tą trudną sytuację. No i co? I to NBA gdzieś tak mi zawsze mocno towarzyszyło, aż w końcu potem była okazja, żeby pojechać na mecz NBA. Bo póki człowiek tej wizy nie wyrobił, to zawsze gdzieś był jakiś taki, powiedzmy, gdzieś te zablokowany, że nie wiem, jak tam pojadę, jak tam będzie, jak się za to zabrać. A Marcin Gortat, kiedy Polskie nas zaczął organizować, również zapraszał polskie zespoły cheerleaders. I właśnie w Gdyni, na której oprawiam mecze, zespoły cheerleaderek ASEKO Gdynia, ASEKO Prokomu Gdynia wtedy pojechały na mecz NBA. I ja dziewczynom muzykę przygotowałem do występów, ale nie miałem okazji jeszcze pojechać. Natomiast w 2017 roku, jeżeli teraz dat nie mylę, zespół cheerleaderek z Wrocławia został zaproszony na występ na meczu NBA. Też z dziewczynami współpracuję i też tutaj była okazja z nimi wylecieć, więc polecieliśmy przez Nowy Jork do Waszyngtonu i mój pierwszy mecz NBA, który zobaczyłem, to był mecz Brooklyn Nets, New York Knicks, tak więc derby Nowego Jorku w Barclays Center, więc tak można powiedzieć, że zacząłem całkiem nieźle. A kto wygrał ten mecz, pamiętasz? Nam była dogrywka i jak dobrze pamiętam, wygrał Brooklyn. Okej, no to szkoda. No ale... tak, znam, pamiętam, komu kibicujesz. Tak. A czy w trakcie tego wyjazdu właśnie, jak wspomniałeś o grupie cheerleaderek z Polski, który brał udział w tym wyjeździe również tak. Marcina Gortata w tej polskiej nocy, była okazja, żeby epizod za konsoletą, gdzieś tam za konsolą DJ-ską, czy jak się mówi, żebym też tu błędu nie popełnił? To była sytuacja taka, że ja tą muzykę przygotowywałem wcześniej do występu, więc dziewczyny do tego robiły próby, wcześniej to już było zrobione, a... to jakby samo kliknięcie play na hali była okazja na próbach. Był w ówczesnej, teraz to się nazywa Capital One Arena, wtedy to się nazywała hala... Verizon Center, dokładnie. To tam mieliśmy na próbach i też była okazja do tego sprzętu się tam podłączyć i to pojawić się przy samym parkiecie, żeby to wszystko tam, powiedzmy, ogarnąć. No i dzięki temu też miałem okazję oglądać, jak ten mecz od zaplecza wygląda, bo my jako osoby, powiedzmy, tam towarzyszące zespołowi, bo tam jeszcze były trenerki, był fotograf, to gdzieś tam zawsze po tych kuluarach w Verizon Center się przemieszczaliśmy, więc była okazja, żeby zobaczyć, jak to wszystko tam, ta produkcja meczu NBA wygląda od drugiej strony. No i potwierdza się to, że jest to duże przedsięwzięcie logistyczno-rozrywkowe, tak bym to najkrócej ujął. Tak, byłeś też, z tego co wiem, na wielu innych meczach NBA, byłeś w wielu miejscach również, wiele hal starałeś się zwiedzić. Tak, bo wtedy połknąłem bakcyla, a ja się tego bakcyla połknąłem z tego względu, że w dniu Polskiej Nocy poszliśmy na mecz, też Verizon Center, tylko że był przed południem, mecz NCAA. I to był Georgetown, uniwersytet, który kończył między innymi Alonzo Mourning. I grali z... i chyba Allen Iverson, jak dobrze pamiętam. Mm-hmm. Tak, właśnie, Allen Iverson. I grali z uniwersytetem z New Jersey, Seton Hall. No i poszedłem na ten mecz NBA, a to był NCAA, a to był mój jakby trzeci mecz w Ameryce, bo jeszcze w Madison Square Garden poszedłem na hokej, na New York Rangers. I tak siedzę na tym meczu NCAA, tak sobie myślę, hala może nie jest tak zapełniona jak na NBA, ale ten kibic taki żywszy, dynamika, te orkiestry, taki kibic żywiołowy, widać, że zaangażowany w tą drużynę, bo na meczu NBA da się odczuć, że jest taki kibic, powiedzmy, bardziej oglądający jak takie troszkę... Trochę piknik, jak Liga Angielska w piłce nożnej. Może czasami. Troszkę piknik, ale taka bardziej rozrywka. Tak? Mm-hmm. Oczywiście też musimy brać podgląd na to, że dla nas wejście na mecz NBA to jest wielkie wow i tam chcemy wręcz lizać ściany, żeby tam każdy centymetr boiska, meczu i hali złapać. Natomiast dla takiego przeciętnego Amerykanina to jest 41 meczów sezonu zasadniczego. On ma mecz średnio co 3 dni, więc dla niego to nie jest wydarzenie, tak? Pójść na taki mecz. Więc oni do tego tam spokojnie podchodzą. Natomiast na NCAA odczułem to, że tam... widać tą więź, że ci, co studiowali na tej uczelni, ci, co mają dzieci na tej uczelni, chodzą na te mecze i tam tą drużynę wspierają. I zauważyłem to, że to jest takie ta więź między zespołem a drużyną. I to NCAA tak mi taką myślankę zapaliła, że trzeba by zobaczyć, co to się dzieje na Final Four, kiedy usłyszałem, że Final Four są rozgrywane na stadionach do futbolu amerykańskiego. No i
Rok później poleciałem do San Antonio na Final Four, gdzie było w Alamo Dome. Kiedyś z Persi też tam grali w tym Alamo Dome swoje mecze. Natomiast to jest właśnie stadion do futbolu amerykańskiego i tam było Final Four. W międzyczasie udało mi też się zobaczyć mecz w AT&T Arena na Spursach. To był mecz bardzo dobry, bo San Antonio Spurs Houston Rockets, tam wtedy James Harden grał i to tak oczywiście sprytnie rozwiązali, że w sobotę były dwa półfinały Final Four, w niedzielę był mecz San Antonio i w poniedziałek był sam finał. Także gdzieś tam te etapy poznawania tej amerykańskiej koszykówki, może powiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i po właśnie wizycie w San Antonio, byłem również w Chicago, w Los Angeles, na Florydzie, jeszcze raz wróciłem do Nowego Jorku, z Chicago jest niedaleko, pojechaliśmy do Milwaukee na mecz Bucks, gdzie właśnie tam zobaczyłem jak to tam to wszystko wygląda na miejscu, więc no gdzieś tam powiedzmy w dużym skrócie tak to poznawanie koszykarskiej Ameryki wyglądało. To jestem ciekawy właśnie odnośnie tego, jak to wygląda na przykład w Milwaukee, na takim mniejszym markecie, na mniejszym rynku, w porównaniu do tego, jak to wygląda chociażby w Nowym Jorku, jak się kibicuje, jak podchodzą kibice do swoich drużyn. Czy jest jakaś różnica, czy faktycznie podchodzą tak samo i tak samo żywiołowo? Bym powiedział, że diametralna. Żeby porównać Nowy Jork do Milwaukee, to jeszcze musiałbym porównać sam Nowy Jork. Ty ostatnio byłeś, prawda? Tak, na twoje wrażenia. To był pierwszy raz. Tak, pierwszy raz w Madison Square Garden i byłem zachwycony. Byłem też w Orlando na przykład kiedyś i tam był taki piknik totalny. Teraz może przez to, że Knicks jeszcze, to był początek sezonu i grali o coś, więc ta publiczność też podchodziła zupełnie inaczej niż pewnie podchodzi teraz w końcówce sezonu, gdzie już raczej szans na play-in nie mają, chociaż matematyczne mają, ale naprawdę atmosfera była super i była lepsza niż Barclays Center na Brooklynie, zdecydowanie. Cały czas ta publika żywiołowo podchodziła, kibicowała, cały mecz właściwie był skadowany defense, czy gwizdanie na zawodników przeciwnych, no wszystko się tam działo. No a na Brooklynie niekoniecznie. Na Brooklynie dopiero gdy zespół zaczął odrabiać straty z Brooklynu, to przeciwko Orlando, to dopiero kibice zaczęli bardziej żywiołowo podchodzić do tego wszystkiego. Także ja mam bardzo miłe doświadczenie z Madison Square Garden i może to brzmi jakbym wyolbrzymiał, ale jestem szczery co do tego, naprawdę, naprawdę kibice zrobili na mnie wrażenie. Tam. Z tego co mówi Eryk, trzeba, no, tak sobie myślę, że nie można zbyt pochopnych wniosków wyciągać, bo ja mam zgoła odmienne wrażenia. Ja faktycznie byłem w Madison Square Garden na meczu Knicksów, kiedy to był ten ich jeszcze czas dołowania. I byłem na meczu z Miami Heat, wtedy Porzingis grał w Knicksach. Szybko odskoczyli, prowadzili wysoko i tak naprawdę to zbyt wysokie prowadzenie dla publiki też nie spowodowało dużych emocji i było naprawdę tak miałka, taka bardzo letnia atmosfera. Odczułem też, że jest dużo turystów, którzy przyszli sobie do Madison Square Garden zrobić zdjęcia albo też dużo Nowojorczyków, jak się tam mówi, że chodzą, żeby się pokazać. I tak brakowało mi takiego żartości kibicowskiej, ale może to, co mówisz, kiedy grają o wynik, też ten kibic... No właśnie, gdy mecz jest na styku, to też zupełnie inaczej się podchodzi do spotkania. To prawda. Natomiast Barclays Center mi atmosfera bardzo podobała. Tam od razu taka ciekawostka muzyczna. W Madison Square Garden jest jeden powiedzmy DJ, tak zwany ten organista, który gra te wszystkie motywy organowe. Natomiast w Barclays Center na meczach Netsów sobie jeszcze specjalnie stanę za ich stanowiskami. Jest taka różnica, że jest dwóch gości odpowiedzialnych za oprawę. Jest ten tak zwany organista, tak go nazwijmy, chociaż może mamy skojarzenia bardziej sakralne. I jest DJ. I organista gra, kiedy atakują netci, a DJ gra, kiedy jest defense. Także tak są podzieleni, to nawet takie różnice można dostrzec. I teraz co do Nowego Jorku, a Milwaukee. Jak pojechałem do Milwaukee, urzekło mnie to, że troszkę właśnie atmosfera takiej akademickości widać, że w związku z tym zespołem. Dwa, że fan klub Janisa oglądający mecz na stojąco dopingujący, to się rzadko w NBA zdarza, żeby kibic był tak zaangażowany, że stoi na meczu i cały mecz, a nie chodzi tam po barach i szuka popcornu. I to takie właśnie, odczułem tą różnicę, że jednak w dużym ośrodku jest dużo rozrywek, dużo innych atrakcji, a w tym Milwaukee jednak to jest ich taka jedna z niewielu takich powiedzmy rozrywek, takich punktów, z którym się mogą utożsamiać i tam ta energia tych kibiców, ta moc, to naprawdę była bardzo mocno odczuwalna. Fajnie, że wszedłeś właśnie w te detale takie muzyczne, jak wspomniałeś chociażby o tych DJ-ach i o tym organiście słynnym z Brooklynu. Czy w takim razie zauważyłeś jakieś takie różnice albo coś, co przykuło twoją uwagę w tych wszystkich halach w podejściu po prostu amerykańskich DJ-ów na halach do wykonywania swojego zawodu, bo podejrzewam, że częściowo gdzieś się, nie wiem, czy się wzorowałeś, to może już kolejne pytanie też, czy coś podchwytywałeś
dla siebie, żeby wykorzystywać to potem w polskich halach? Powiedzmy, że z każdego takiego wyjazdu człowiek coś tam próbuje czerpać i patrzeć, jak to robią inni. Natomiast taka generalna zasada, bym powiedział, że w ogóle jeśli chodzi o takie organizowanie tej rozrywki na hali, podstawa, to zanim przejdę do muzyki, to jest to tak zwany Jumbotron, Cube czy Telebim, jak zależy, jak go nazwiemy, bo wszystko to, co się dzieje dźwiękowo, wizualnie, to wszystko angażuje to, co widzimy na tym Cubie, dlatego tak nieraz na polskich halach ciężko coś wykreować, bo tylko na największych halach mamy te Cuby, a na mniejszych nie ma, więc wszelkie animacje, wszelkie konkursy, wszelkie jakiekolwiek, wszystko to, co się dzieje, to idzie komunikat z tego oprócz dźwięku. Więc jeżeli mamy do tego dźwięk i jeszcze są takie popularne te akcje, jak na przykład badanie poziomu decybeli, prawda? Głośniej krzyczcie i te diody rosną na tym ekranie, to ludzi wręcz pobudza do jeszcze większego dopingu. Więc jakby konstrukcja tych hal amerykańskich to już samo powoduje to, że można tam zrobić duże show. Co do różnic muzycznych, bym powiedział, że to jakby są pewne standardy, czy największe hity, czy jakieś, powiedzmy, rzeczy, które się nieodłącznie kojarzą z koszykówką, motywy koszykarskie, jak Gary Glitter, powiedzmy, czy Two Unlimited, czy Technotronic, czy jakieś nowe rzeczy, czy na przykład Skaroka, AC/DC, Highway to Seven Hell. Nation Army. Dokładnie. To gdzieś, powiedzmy, się przewija na każdej hali, więc jakichś takich diametralnych różnic, że coś jest przypisane do danego zespołu, tylko można ewentualnie przy prezentacjach, prawda? Jak słyszymy, wiadomo, klasyczne Sirius, Alan Parsons Product, wiemy, że to są Bullsi, a natomiast wiele zespołów też to zmienia, więc jakby na każdej jest to wszystko dopracowane, ale powiedzmy, gdzieś możemy pewne takie schematy działań zaobserwować podobne. Mhm. A jeżeli chodzi o właśnie o moment puszczania chociażby tej muzyki, czy konkretnej głośności tej muzyki, bo chociażby przed wejściem na antenę mówiłeś o tym, że są takie różnice, jeżeli chodzi właśnie o koszykówkę europejską, akademicką w Stanach, czy też NBA. Jakie różnice w takim razie są w tym względzie, jeżeli chodzi właśnie o to, kiedy można tą muzykę puszczać, a kiedy nie można tego robić? I też, czy ty dostajesz jakiś feedback właśnie od polskich koszykarzy chociażby, czy w ogóle zawodników, że może rozmawiasz z nimi na ten temat, czy ich to faktycznie motywuje w pewnych momentach, jak użyjesz konkretnego kawałka w konkretnym momencie, no bo to raczej też ma taki jest twój cel, nie tylko pobudzać widownię, ale ta widownia potem ma też pobudzać samych sportowców, więc jest to gdzieś to wszystko ze sobą połączone. To prawda, już się skoncentrowałem na tym o rozmowie z koszykarzami, ale początkowe pytanie było o różnicach, o przepisach, tak. Właśnie. To generalnie musimy wyjść od tego, że w koszykówce amerykańskiej jest jakby wolna amerykanka, mówiąc dosłownie, czyli tam można sobie grać w trakcie gry w każdym momencie. Oczywiście ci, co za to odpowiadają, mają to wyczucie i wiedzą, że jak się akcja, kiedy na przykład napędzają defense i zawodnicy miejscowi przechwytują, no to defense schodzi i tam gramy coś innego. Jak na przykład jest jakieś te motywy organowe napędzające do gospodarzy i nie trafia, no to wiadomo, ten motyw też od razu jest wyciszany. Ale jakby ciągłość motywów muzycznych w trakcie gry NBA jest jakby, można powiedzieć, nieprzerwana. Natomiast koszykówka europejska ma taką zasadę, kiedyś w ogóle było to, był przepis, że kiedy piłka staje się żywa z martwej, to wtedy musimy z muzyką jakby schodzić. Natomiast potem z racji tego, że na różnych innych halach i wydarzeniach sportowych pojawiały się takie osoby jak ja, które gdzieś tam dźwiękowo chcą to bardziej ubarwić, FIBA też dostrzegła, że jakby jest potrzeba jakby bardziej uatrakcyjniania tych spotkań pod względem choćby dźwiękowym. Wprowadzono przepis, że można grać muzykę do momentu, kiedy piłka przechodzi z pola obrony do ataku, żeby był ten motyw, kiedy na przykład gospodarze trafią, jest euforia, wiadomo, że speaker jeszcze tam podbuduje atmosferę i jeszcze wtedy można jakimś dżinglem, jakimś efektem, motywem muzycznym podbić, że jak ta piłka, zanim powiedzmy drużyna, która straciła punkty, wyprowadzi tą piłkę, to jest tam, wiadomo, 3-4-5 sekund do pola ataku, to gdzieś tam zawsze można ten jeszcze motyw zagrać, to jest jakby taka podstawa, ale potem jak już jest piłka na polu ataku, to absolutnie nic, jakby to jest naczelna zasada. A co do koszykarzy, no to faktycznie gdzieś tam jakiś zawsze pozytywny feedback dostawałem. Nieraz ktoś podchodził, o coś tam prosił, szczególnie na przykład w Gdyni, jak to byli Amerykanie, był taki rozgrywający AJ Walton, który w ogóle przychodził ze swoim jakimś tam pendrive'em czy telefonem i prosił, żebym tam kablem podpiął, żebym miał swoją playlistę, a że był kapitanem, to troszkę wpływał na całość zespołu. Nie zawsze to się wszystkim, że tak powiem, członkom zespołu podobało, ale gdzieś tam to było na rozgrzewce. A to powiedzmy ten pierwszy warm-up, zanim oni zejdą do szatni, potem jeszcze raz wybiegają. A kiedy już, powiedzmy, są na tym warm-upie oficjalnym, przedmeczowym, to gdzieś tutaj jakby ja robię swoje, oni robią swoje. No i co do tych pozytywnych rzeczy, zawsze Kamil Hanas mi to po latach powiedział, że zawsze jak przyjeżdżał do Gdyni,
to się cieszą, że tam będzie rozgrzewka, bo że tam fajnie się przy tym rozgrzewać, bo dobry, dobry klimat muzyczny. Więc jakby no, takie opinie cieszą, jak gdzieś tam się pojawiają po latach. Jak najbardziej. Nie wiem, masz jakieś pytania? No to zawsze robi swoje. Jeżeli jest dobra muzyka na rozgrzewce, a nie jakieś smenty, to mi też się znacznie lepiej rozgrzewa i znacznie lepiej nastraja do meczu, bo nie zawsze bierze się głośnik do szatni. Czasami się zapomni, a zwyczajnie nie weźmiesz go już na parkiet rozgrzewając się, więc jak DJ potrafi dobrze nastroić przed meczem, to jest ważne. A właśnie, a wczoraj co nastrajało polskich piłkarzy z kolei w Chorzowie? Skoro byliście, ty pewnie zwróciłeś uwagę na to, w jaki sposób. Nie wiem, czy byłeś wystarczająco wcześniej. Właśnie, przed meczem, żeby... zwracam uwagę, ale wczoraj jednak ten system kołowrotkowy na Stadionie Śląskim troszkę wolniej działa niż na Stadionie Narodowym i przed bramkami się troszkę, powiem, nastałem, więc przed samymi hymnami wszedłem. Natomiast jeszcze co do takich różnic, że na chwilę odbiję od tematu generalnych między koszykówką europejską a amerykańską. Też jedną ważną rzecz należy podkreślić, że my mówimy na zespoły cheerleaderek, które tańczą między kwartami, każdy timeout jest wykorzystywany i zagospodarowany przez zespoły taneczne. Natomiast należy zauważyć, że wszystkie te zespoły w NBA mają w nazwie dancers, Lakers dancers, czy taki tak dalej, bo to są tancerki. Te cheerleaderki, które my nazywamy cheerleaderkami, to w Stanach nazywają się te dziewczyny, które z pomponami robią te charakterystyczne figury gimnastyczne, bym albo powiedział. Albo ściągają piłkę tam z tego. Tak, albo więc mają takie układy. I je widzimy na NCAA. Te, co stoją za boiskiem z boku i powiedzmy mają te układy, a potem w przerwie wychodzą i jakieś akrobacje wykonują. A te dziewczyny, które u nas tańczą na meczach w Europie, między kwartami czy w timeoutach, to w Stanach się nazywają tancerki. A cheerleaderkami są, powiedzmy, dziewczyny, które u nas nie mają odpowiednika, no bo u nas wiadomo... Liga akademicka, no to nie jest w ogóle jakby ta sytuacja, co? Szampy są fajne, no. Ale to nie zostało. Co tam? Także to jest taka różnica między Ameryką, tak więc mi się to przypomniało, więc musiałem do tego nawiązać. Jak najbardziej. Jeżeli coś jeszcze będziesz miał... Na pewno jeszcze do czegoś odniesieniu już, tak, do jakichś anegdot właśnie, z jeżeli chodzi o muzykę puszczaną w halach i o samą twoją pracę, to jak najbardziej do tego wracajmy. Przejdźmy już może do samej NBA. Zobaczmy sobie tabelę konferencji wschodniej, tą czołówkę, pierwsze 6 miejsc, bo to nas bardziej emocjonuje. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca sezonu zasadniczego, no i trwa walka między 4 pierwszymi zespołami. Tak naprawdę w przeciągu 2 nocy może się to wszystko wywrócić do góry nogami, jeżeli chodzi o 4 pierwsze zespoły przede wszystkim, bo to nawet nie są 2 mecze różnicy między pierwszymi na ten moment Heat, a czwartą Philadelphia 76ers. No i jeszcze, Maciej, kontynuując rozmowę z tobą, to mówię, zacznijmy w takim razie od Milwaukee Bucks, no bo ja nieprzypadkowo wziąłem tą koszulkę Janisa. Ty, Erik, też, ja masz, tego nie widać. Nie to widać, ale to też jest Janisa. Tak, to też jest koszulka Janisa z All-Star. Nie wiem, się odwracał, ale jest. Tak, tam widać swój kapelusik z wczoraj jeszcze z streamu. Więc jesteśmy zaskoczeni, że ty jesteś akurat jako fan Bucks jedyną osobą w studiu, która nie ma koszulki Milwaukee Bucks na sobie. Jak do tego doszło? Mógłbym powiedzieć, że nie wiem, ale wiem. Doszło do tego tak, że jak zadzwoniliście do mnie, czy przyjadę, to już byłem, że tak powiem, poza domem na wyjeździe oprawowym. Robiłem kilka imprez, więc nie miałem przy sobie. Więc po prostu tak to wyszło. A tak to bym oczywiście wziął tą moją ulubioną City Edition, czyli czerwień, żółty i pomarańczowy, to z tamtych, sprzed 5 lat, to City Edition, to dla mnie absolutny klasyk. To jest też ta z tej grafiki tytułowej. Tak, dokładnie. Ją zabrałem do Paryża, bo właśnie, a propos różnych wyjazdów na NBA, to też Global Games NBA zaliczyłem 2 w Londynie i 1 w Paryżu. I też takich różnic możemy powiedzieć, że to jednak to nie jest ta intensywność tej rozrywki okołomeczowej jak w Stanach. Jednak to, co dostawaliśmy w Europie na tych meczach, nawet sezonu zasadniczego, bo jeszcze wcześniej NBA rozgrywała mecze przedsezonowe, a od kilku lat rozgrywała mecze sezonu zasadniczego, to nie jest to, co jest w Stanach. Jest oczywiście też duże show, jest oczywiście też, są to też odpowiednie obiekty oczywiście. Natomiast nie jest to. Ja kiedyś rzuciłem takie hasło w jakiejś rozmowie, że powinniśmy się pokusić, skoro mamy zamkany dach na Stadionie Narodowym, żeby zrobić mecz NBA na Narodowym. No przecież to byłby hit i bilety by się bardzo szybko sprzedały. Ale podobno wymogiem NBA jest, że obiekt musi być klimatyzowany, a przy takiej sytuacji to chyba... Chociaż w Dosze w Katarze, no, Katarczycy na mistrzostwach, na które grałem, tak klimatyzowali ten stadion, który... Wokół stadionu było 40 stopni, a tu było 19, aż się przeziębiłem w tym Katarze. Także. No myślę, że obiekt akurat sam narodowy pokazał, że wiele różnych dyscyplin potrafi ugościć. Siatkówka w swoich progach. Nawet był pomysł przecież ze skoczem narciarską chyba na narodowym, co już też brzmi. Był windsurfing, był Dakar. Tak, mnóstwo rzeczy było. A myślę, że jeżeli mamy dążyć do tego, żeby w Polsce takie wydarzenie było, no to na pewno pomoże w tym chociażby Polak w NBA, który może już niedługo być, no bo to zawsze też wzrasta gdzieś marka danego kraju i znaczenie. Drużyna ze swoją drużyną mógłby przyjechać tutaj. Tak, chociażby. Jeżeli
jeżeli tylko to będzie wszystko szło w dobrym kierunku, to jak najbardziej ci europejscy koszykarze pokazują, że otwierają ten rynek właśnie swoją obecnością w drużynach w NBA. No to wracając do Bucks, w takim razie jak to się zaczęło, że zacząłeś im kibicować? Bo wiem tylko tyle, że nie jesteś ich kibicem sukcesu od tego sezonu absolutnie. No nie, nie, nie. Właśnie to był ten czas, jak pojechałem, będąc w Chicago. Będąc w Chicago, pojechaliśmy z Marcinem Danychem, który prowadzi profil Arena NBA Tour i podróżuje po różnych halach, a mieszka w Chicago. Byliśmy też z ekipą Chicago Bulls Polska, między innymi z Marcinem Więckowskim, który tu u was gościł. No i Marcin Danych zaproponował, że pojedźmy na mecz do Milwaukee, bo to jest godzina drogi od Chicago. No i nas właśnie zabrał autem i pojechaliśmy do tego Milwaukee. I faktycznie miasto nie robi jakiegoś takiego mega wrażenia. Ogólnie amerykańskie miasta, te poza downtown tych największych, to wszystkie są dosyć można powiedzieć, podobne. Ale jeszcze wtedy obok tego Pfizer Forum zawsze mam... No chyba tak. Pfizer, tak. Zawsze mam... się muszę zastanowić, jak się wymawia. Jeszcze była ta stara hala, którą dopiero rozbierali, więc już był taki widok, że tutaj ruiny starej hali, a obok była nowa. No i wchodząc na tą halę, to co wam wcześniej właśnie mówiłem, że urzekła mnie ta atmosfera, ten fanklub Janisa. Wtedy jeszcze byłem na meczu z Atlantą. Vince Carter dostawał nagrodę dla najlepszej... Nie, przepraszam. Vince Carter grał w barwach Atlanty, a Janis dostawał nagrodę dla najlepszego Europejczyka w NBA. I ta atmosfera właśnie na hali Milwaukee, to co wspominałem, że widać to zżycie tego miasta z tą drużyną, że to jest jak dla nich jakby no taki główny element odniesienia sportowego w tym mieście, to że to jest to. Ja zawsze właśnie bardzo lubię takie miejsca, gdzie żyją koszykówką. Teraz będąc w Belgradzie na halowych Mistrzostwach Świata, które właśnie obsługiwałem, jak rozmawialiśmy, w dniu prób, to była środa dwa tygodnie temu, udało mi się podjechać na Partizan Belgrad na mecze Eurocupu. A z racji tego, że Partizan na co dzień gra na tej hali, na której robiliśmy lekką atletykę, to grali w swojej starej hali Pionir. No i to bym powiedział, ta hala to jest taka powiedzmy dwukrotność słupskiej Gryfi. Podobny układ trybun, podobne jakby zaawansowanie wiekowe, tak mówiąc ładnie. I wiecie, gorący bałkański klimat, gorący kibic, to jest to, co urzeka. No i dlatego to Milwaukee jeszcze z jednego powodu mnie urzekło. Lubiąc takie miejsca, od wielu lat też jeździłem do Kowna na Euroligę, a jak się mówi, że Litwa to jest taka, że dla Litwinów koszykówka jest czymś więcej niż sportem, jest bardziej religią. No i w tym Kownie to widać. Też jest takie zaangażowanie, znakomity klimat koszykarski i właśnie to wszystko zobaczyłem w Milwaukee na wydaniu amerykańskim. Do tego te barwy City Edition, do tego ten Janis, gdzie powiedzmy zawsze na graczy europejskich jakoś tak przychylniej patrzę w NBA i mocno im kibicuję, albo nawet, która przechodzą ścieżkę europejską jak Facundo Campazzo. Więc to wszystko tak się złożyło, że będąc w tym Milwaukee, to tak, wiadomo, to też nie jest, to było 6-5 lat temu, to też nie jest jakiś długi okres, bo ja ogólnie mam takie podejście do kibicowania, że jak człowiek nie jest zżyty z danym miejscem, nie wiem, tam się nie wychował, nie ma rodziny, jakoś tak go czymś wiąże, to takie kibicowanie na odległość jest zawsze bardzo ulotne, bo nieraz jak widzę wymiany argumentów na forach ludzi, którzy tam jedni za Portland, drudzy Sacramento, a nigdy w tych miastach nie byli, nie mają żadnego związku, lubią, bo po prostu lubią, to zawsze gdzieś tak, a jeszcze jak jest to Portland albo Sacramento, to jeszcze powiedzmy z niższego pułapu, to bardziej szanuję, że się kibicuje powiedzmy drużyną, powiedzmy, którym nie do końca idzie w danym momencie. Ale kiedy na przykład są właśnie wymiany pomiędzy tymi, co są na topie, no to zawsze mam takie podejrzenie, że to zawsze jest troszkę kibicowanie sukcesowi, a mnie jest związane z barwami. Oczywiście nikogo nie obrażam, bo... Najwięcej tak było przypadków, jak grali Cavs z Warriors w finałach. To cały czas właśnie. Były takie... I taka, nie mogłem wytrzymać. Przypomina mi się taka sytuacja, jak Maciej Zieliński, nasza legenda koszykarska, wrzucił screen na Facebooku, na swoim profilu, że kiedy LeBron odszedł z Cleveland do Lakersów, bo to było za tym jego drugim podejściu, to wrzucił screen, gdzie miał informację, że strona Cleveland Cavaliers Polska zmienia nazwę na LeBron James Polska. To takie było bardzo znaczące, czy kibicujemy Cleveland, czy LeBronowi. Więc o to trafnie uchwyciłeś, o co mi chodzi, to kibicowanie bardziej otoczce i sukcesowi niż to jest takie faktycznie oddolne. Mhm. A przechodząc do Bucks, twoim zdaniem jako kibica właśnie tej drużyny tylko mistrzostwo się liczy w tym sezonie? Czy będziesz zawiedziony, jeżeli to będzie jakikolwiek inny scenariusz? Czy jednak mimo tego mistrzostwa w poprzednim sezonie nie masz aż tak wygórowanych oczekiwań? Wiadomo, że jeżeli zdobyłeś tytuł, no to możesz go tylko wyrównać i może być nic lepiej, więc tak naprawdę jeżeli by zaszli niżej, tak to ujmując, no to dla kibiców mógłby być to pewien zawód, ale z drugiej strony to mistrzostwo to już było to takie
to coś ponad stan, chociaż wiadomo, z tą kadrą, no to musieli celować w mistrzostwo i z taką gwiazdą, jaką jest Giannis Antetokounmpo. Natomiast myślę, że bo nawet w ciszych sezonach jakby padali ofiarą tego, że wygrywali sezon zasadniczy, a przegrywali w playoffach i nawet było o tym mowa zawsze, że nas nie interesuje wygranie zasadniczego, nas interesuje mistrzostwo. Więc teraz pewnie muszą celować w tą obronę, mając ten wciąż taką silną kadrę, ale myślę, że czy finał konferencji, czy finał całej ligi, to myślę, że dla społeczności w Milwaukee to i tak będzie sukces. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale rozumiem jak najbardziej twoje podejście. Wspomniałeś o tej mocnej kadrze. No i mieliśmy teraz mecz tej nocy w dwóch bardzo dobrych kadr tego sezonu, bo przypomnijmy, że Bucks tak naprawdę wiele kontuzji mieli w tym sezonie. Może nie groźnych, ale tak no, wielu zawodników odpoczywało po prostu pierwszego składu. Brook Lopez też nie grał. Brook Lopez nie grał bardzo dużo, wrócił z dwa tygodnie temu i tak naprawdę ta piątka, która wystąpiła tej nocy, czyli właśnie Jrue Holiday, Middleton, Grayson Allen, Giannis i Brook Lopez, no bardzo rzadko razem występowała na parkiecie. Teraz mieliśmy jeden właśnie z takich meczów, no i po stronie Sixers również cała kadra była napakowana gwiazdami, bo też były momenty, gdzie Embiid czy Harden nie grali, więc jakie wnioski może ty, Jarek, wyciągnąłeś po tym spotkaniu i czy jaką szansę Bucks mają właśnie na mistrzostwo w kontekście chociażby meczu z jednym z najgroźniejszych rywali tego sezonu? No to był przede wszystkim kolejny świetny mecz Giannis Antetokounmpo. I ja chyba na ten moment, no tak zmieniamy zdanie co tydzień na dobrą sprawę, bo widzimy jak ciasno jest na wschodzie, ale dla mnie Bucks są najmocniejszą ekipą wschodu, bo mają to doświadczenie mistrzowskie i mają zawodnika, który rzucił właśnie 40 punktów przeciwko Filadelfii i no już udowodnił w poprzednich playoffach, że jest nie do zatrzymania na dobrą sprawę. On też poprawia z sezonu na sezon grę na półdystansie. Teraz to jest bodaj 42%, co jest już bardzo dobrym procentem, jeżeli chodzi o półdystans w NBA. No Giannis jest nie do zatrzymania na dobrą sprawę. W ogóle jak już ta cała trójka, Big Three jest zdrowa i gra Jrue Holiday, który ma też świetny ofensywny sezon. No i Chris Middleton, który no już ja wiele razy w niego powątpiwałem, a on pokazał chociażby z Atlantą w zeszłych playoffach, gdzie Giannis tam no, uszkodził kolano, no to Middleton to wyciągnął i money maker, czy jak go nazywają, potrafi w ważnych momentach trafiać rzuty. Jeżeli ta trójka gra razem i są zdrowi, to mają bilans bodajże 33-9, więc są naprawdę, naprawdę dobrzy. No i teraz są na drugim miejscu na wschodzie, ale tam jest tak ciasno, że zaraz mogą przejść w Miami i nie zdziwiłbym się, gdyby mieli przewagę parkietu do końca sezonu. A jeszcze pociągnę wątek tego składu, ten powrót Brooka Lopeza, czy to jest twoim zdaniem takie bardzo ważna informacja dla Bucks? Czy gdzieś... No on też wraca raczej ostrożnie, no wiadomo, po kontuzji pleców to i tak dużego zawodnika to nie możesz wrócić na pełnym gazie tak o, ale jest to na pewno ważne wzmocnienie, no to jest powrót do tego, co grali w zeszłym sezonie, bo w tym sezonie jednak Giannis musiał więcej występować na piątce, albo takiej fake piątce w takim small ballu, a teraz pozwala mu to wrócić na tą pozycję numer 4 i jest trochę odciążony z tych zadań, mimo wszystko defensywnych. Brook Lopez też rozciąga grę, więc no, uważam, że to jest jak najbardziej wzmocnienie. Nie jest to super ważne, no bo jednak i tak sobie radzili bez niego, bez Lopeza, ale na pewno na plus. I... Wrócił też w takim momencie, że wydaje się, że jest wystarczająco dużo czasu, żeby się jeszcze przed playoffami rozkręcił. Jeszcze parę tygodni ma, tak. Tak. Zobaczmy może sobie terminarz konferencji wschodniej tych czterech najlepszych zespołów. Może niech on trochę powisi nawet dłużej, żebyśmy tu mogli się w to wczytać, żebyście też zobaczyli, jak to dokładnie wygląda, bo rozpisaliśmy wszystkie zespoły, które będą się miewać z tą czołową czwórką do jego końca. Zaznaczyliśmy na niebiesko mecze między nimi, między tymi czterema zespołami. Na zielono z kolei zaznaczyliśmy zespoły, które już nie mają szans na playoffs, już są po prostu wyeliminowane, więc już no, nie walczą po prostu. Czy łatwe mecze. O nic, tak, łatwe mecze, w skrócie tak to można zdefiniować, więc możemy zobaczyć chociażby, że Philadelphia ma najwięcej takich łatwych teoretycznie spotkań. Boston Celtics z kolei grają dwa mecze z bezpośrednimi rywalami w tej walce o te najwyższe miejsca, więc my postaramy się również o każdym z tych czterech zespołów dzisiaj coś powiedzieć. Ja może was zapytam, jak wy uważacie, który z tych zespołów ma najwięcej paliwa w baku, właśnie jeżeli chodzi o takie zostawienie sobie rezerwy po prostu, że który z nich jedzie na razie na najniższym biegu i ma jeszcze na tyle dużo czasu i miejsca, żeby sobie przerzucić na czwórkę i na piątkę, bo wydaje mi się, że chociażby Boston to raczej się wypruwa w tym sezonie zasadniczym. Czyli walczy... że wypruwa, ale oni właśnie weszli na najwyższe obroty. Tak, teraz. I wydaje się, że oni nie mają za dużo do pozostawienia, jakby do odkrycia czegoś nowego w kontekście playoffów, a z kolei Bucks mam jako zespół, który właśnie podchodzi w taki sposób spokojny. Dają odpocząć wielu swoim zawodnikom, rzadko grają tą pierwszą piątką, dbają o zdrowie, dmuchają, chuchają na zimno, żeby tylko nic tam złego się nie stało i wydaje mi się, że oni właśnie też są tacy najpewniejsi. Nie wiem, jak Maciek, ty byś się do tego odniósł. I to, co mówisz, to znowu może być ta taktyka, że niekoniecznie przemy, żeby wygrać zasadniczy,
ale żeby właśnie to, co mówisz, zostawić sobie tego baku, w baku tego paliwa na playoffy. Tak patrząc na tę rozpiskę, to Chicago Bulls tam może być też dobrym rozgrywającym, bo z trzema, z tymi czterema ze sobą jeszcze grają, więc będą tym, można powiedzieć, języczkiem uwagi. No to Chicago też musi walczyć generalnie o to, no żeby właśnie się utrzymać i nie spać do play-inów. No tam też jest ciasno, bo teraz wypadli Cavaliers, jeszcze do tego Mobley skręcił kostkę, tam są problemy. Jared Allen nie podjął się operacji palca złamanego, ale więc niedługo ma wrócić, już wrócił do jakichś tam koszykarskich, powiedzmy, około koszykarskich działań, ale jeszcze nie jest gotowy do gry. No to Chicago musi wygrywać te mecze, żeby się faktycznie utrzymać. No drugą połowę sezonu mają ciężką. No też wiemy, że średnio sobie radzą z tymi zespołami z topu, także raczej to będą łatwe zwycięstwa dla całej czwórki tam, ale na co jeszcze można zwrócić uwagę, no to mówiłeś o Bostonie, że oni faktycznie weszli na ten najwyższy bieg, można powiedzieć teraz, bo przecież jeszcze w styczniu chyba byli na 11 miejscu w tabeli, teraz byli na pierwszym i po 72 bodajże meczach, co jest w ogóle najpóźniejszym wejściem na pierwsze miejsce w tabeli konferencji wschodu w historii. Nikt tak późno nie wszedł jak po raz pierwszy w sezonie na pierwsze miejsce w tabeli, więc tu trzeba ich pochwalić, to co robimy do z tymi zawodnikami, to jak gra w ofensywie Jason Tatum, tam wszyscy generalnie bronią, od Marcusa Smarta po Roberta Williamsa III, który właśnie wypadł. Chwilę przed naszym programem Woj dał informację o tym, że jest już po porannej operacji dzisiaj Robert Williams i to jest 4 do 6 tygodni przerwy, więc możliwe, że jeśli Boston przejdzie pierwszą rundę, no to na tą drugą rundę już będzie gotowy Robert Williams. Zobaczymy, no bo jest to ogromne osłabienie dla nich. Okej, mają Daniela Tice'a, ale to nie jest taka prezencja w obronie, jaką prezentował sobą Robert Williams, bo jednak był i jest mega atletycznym zawodnikiem, który z pomocy potrafi bronić i jeżeli chcesz mieć szansę w playoffach z takimi zespołami jak Philadelphia, która ma Joela Embiida, czy chociażby, przepraszam, czy Milwaukee, która ma Janisa, no to musisz mieć Roberta Williamsa, który będzie albo właśnie z pomocy, albo jeden na jeden próbował ustać tych zawodników. Mhm. Bez niego Bostonowi może być bardzo ale ciężko. Ale ta przemiana Celtics, o której właśnie Eryk mówi, to jeszcze właśnie jak w grudniu czy w listopadzie się rozmawiało, co z tym zespołem się dzieje, że jakaś musi być konkretna zmiana koncepcji, w którą stronę mamy podążać, że może trzeba tam totalnie pozmieniać, żeby to w ogóle wszystko miało ręce i nogi, a tu proszę bardzo, jak to pokazuje Liga NBA, jak wystarczy poskładać kilka klocków, znaczy wystarczy, aż, nie tylko, ale aż, żeby to zrobić. No i to, co mówisz, i późno, bo późno, ale doczłapali do tego pierwszego miejsca. Doczłapali, to może źle słowo, wbiegli tam. Wbiegli, sprintem takim ładnym. A abstrahując jeszcze na chwilę od tej kontuzji Williamsa i tego osłabienia, twoim zdaniem Jason Tatum to już jest taki lider, który naprawdę może powalczyć o najwyższe cele, no bo wiemy, jak on jest młody, a wiemy, jak fantastyczną koszykówkę pokazuje po obu stronach parkietu, no i również w szatni, jakim on jest liderem tego zespołu. Widzimy te statystyki również łącznej liczby punktów zdobytej w tym sezonie, jest w czołówce, jest w top 5, mimo że nie zagrał wszystkich meczów, no bo punktuje równo mnóstwo tych meczów ponad 30-punktowych tak naprawdę. Uważasz go za takiego lidera, który może już w tym momencie poprowadzić zespół nawet do mistrzostwa, gdyby on był w pełni zdrowy, cała kadra Celtics, czy to jeszcze jednak twoim zdaniem nie jest ten poziom? To jest dobre pytanie, ale ta przemiana, którą przeszli Celtowie właśnie w tym sezonie, no to może być takie hartowanie właśnie tej stali. To, co można na przyszłość zaprezentować go jako tego lidera, o którym mówimy, że to może być taka podbudowa, platforma właśnie na przyszłość, żeby taką postacią się stał, więc jest na dobrej drodze. Ale jak to mówią, playoffy mogą to zweryfikować. Tak. No już udało mu się wprowadzić do finałów konferencji, on jest obity w bojach od małego, że tak powiem, w NBA, ale jeszcze swoje musi zrobić. Ma do tego predyspozycję na pewno. Jak najbardziej. Wróćmy w takim razie do tematu Roberta Williamsa, bo mamy też cytat Derricka White'a na temat ewentualnego zastępstwa właśnie dla tego pierwszego centra z pierwszej piątki. No i tutaj widzimy, jak mówi Derrick White, że nie da się tak zastąpić jeden do jednego po prostu tego, co on wnosi po obu stronach parkietu. No i że w obwodzie pozostają Daniel Tice, Al Horford i Grant Williams. Jak ty, Eryk, widzisz właśnie to, który z nich twoim zdaniem może wziąć na siebie największą odpowiedzialność i który może po obu stronach parkietu gdzieś zapewnić i w jakim stopniu to, co dawał drużynie Robert Williams? To przede wszystkim, jeśli chodzi o taką obronę pozycyjną i doświadczenie, no to Al Horford na pewno. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten closing line-up w przypadku Celtics. Czy to będzie właśnie ktoś z wymienionej czwórki tutaj, Derrick White, Tice, no wiadomo, że Horford będzie w tym line-upie, czy Grant Williams, czyli jeden z tych trzech, Tice, Williams lub White, będą w końcówce grali. Kto to będzie, ciężko powiedzieć, pewnie zależy od tego, z kim Boston będzie się mierzył, przeciwko komu, ale no, jest nie do zastąpienia tak w 100%, na pewno. No, Daniel Tice
okej, jest mobilny, ale no, tak jak już powiedziałem, nie broni obręczy tak dobrze jak Robert Williams i tego będzie brakować Bostonowi. Oby udało im się przejść pierwszą rundę, no bo wszystko się może na wschodzie zdarzyć, ale jeżeli skończą wysoko na pierwszych dwóch miejscach, to podejrzewam, że spokojnie powinno się udać. I jeżeli skończą na pierwszych dwóch sezonów zasadniczo? Tak, no bo potem grałem z zespołami z Play-in i tam raczej no właśnie, będzie... A tam... A, no może być, może... No ale wydaje mi się, że wtedy... No to w sumie tak, no. No w sumie myślę, że zawsze Nets, no, właśnie ale, o to chciałem pytać, że bez Roberta Williamsa tym bardziej no, będzie tak, bardzo będzie ciężko. Mega ofensywne starcie, no bo Nets nie bronią nic. Naprawdę, no ostatnio grali z Hornets i dali sobie rzucić też ponad 120 punktów, nie broniąc w końcówce, to był pierwszy mecz Kyrie Irvinga, który mógł rozegrać we własnej hali. Tak trochę na kacu wyglądało. CTF jest bardzo ważną informacją w kontekście właśnie play-offów. Tak, to jest cały sezon, powtarzaliśmy o tym, jak to będzie wyglądało. Jeszcze w Toronto nie może grać, ale w swojej hali już może, także no... Zapomniałem trochę o tych Nets faktycznie, ale... Bo ciągle jestem się, taki straszak, że nie zajmujmy pierwszego, drugiego miejsca, bo wpadniemy na Nets, prawda? No właśnie, to jest ryzyko. No, dawno nie było takiej sytuacji, że... Znaczy dawno, no play-iny są świeżą sprawą, że tak powiem, ale tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby zespół z play-inów wszedł do finałów konferencji albo do finałów NBA, no nie byłaby to jakaś turbo niespodzianka, no bo mając zdrowego Kyriego Irvinga oczywiście, w takiej formie, w jakiej jest w tym sezonie, a jest w niesamowitej formie, no i Kevina Duranta, najlepszego strzelca w lidze, no to nie byłoby niczym dziwnym, żeby oni faktycznie te finały przepchnęli. Tutaj ktoś napisał, że no, w zeszłym sezonie, gdyby Durant miał mniejszą stopę, no to Bucks nie byliby w finałach i taka jest prawda, niestety. No, więc tak, Nets na wschodzie, najbardziej w opcji, ale muszą zacząć bronić, muszą coś z sobą zrobić. Na wschodzie te pierwsze zespoły walczą oczywiście o jak najlepszą pozycję, o przewagę parkietu, no ale ktoś na kogoś padnie prawdopodobnie, o ile też Nets przejdą te play-iny, bo to też jeszcze nie jest wszystko tutaj oczywiście potwierdzone, już mało kto sobie wyobraża, żeby raczej przegrali ewentualnie oba spotkania w tej fazie. Nie, w sporcie ogólnie taka zasada się często przewija, że jak ktoś na kogoś nie chce wpaść, kombinuje, żeby tak, to potem wpada na kogoś innego i też odpada, no więc właśnie. Ja jestem zdania, że trzeba grać po prostu tyle, ile fabryka dała, albo tyle, na ile fabryka pozwala, która robi Milwaukee, żeby sobie zatrzymać to paliwo, do którego się odnosiłeś na resztę sezonu. Ale już takie, powiedzmy, granie na unikanie rywala, to przeważnie się to mści, więc... Zwłaszcza, gdy tu jest to na tyle skomplikowane, że nie można tego, bo pamiętacie, przecież jak było przed wprowadzeniem tego play-in tournament, gdy można było sobie obliczyć, że już na przykład na tydzień przed końcem sezonu było pewne, że na siódmym miejscu ktoś skończy. On nie będzie ani szósty, ani ósmy. No i wtedy można było, ten, kto był drugi, wiedział, że trafi na ten zespół w pierwszej rundzie play-offu, więc można to było jakoś tam ewentualnie manewrować. No tutaj takiej sytuacji nie ma, no bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało i to jest też na pewno jeden z plusów. Wiemy, że są i zwolennicy, i krytycy tego nowego systemu, no ale to jest na pewno plus. No właśnie, mimochodem wysunąłeś kolejny argument na plus. Ja tak się nad tymi play-inami zastanawiam i to jest wciąż za krótko, żeby to ocenić, bo jakby się przyzwyczailiśmy przez wiele lat do tej klasycznej formuły 1-8, 2-7 i tak dalej. Tu jednak zostaje ten moment nie do powiedzenia. Na pewno ogranicza to tak zwane tankowanie. Wiadomo, są różne teorie tankowania, że jego nie ma, nie jest w większym, mniejszym zakresie, ale jednak to, że 10 zespołów liczy się w walce o play, jakby wchodzi do, powiedzmy, do tej, do jakby zakresu, tak, gdzie te zespoły się liczą w walce o play-off, a do tego jeszcze mamy 11, 12, gdzie może wejść na to 10 miejsce, prawda? Więc jakby to jest szerokie pole manewru, gdzie wchłania jakby większą ilość drużyn do rywalizacji, więc oczywiście to jest na plus. Mm-hmm. A angażując jeszcze Brooklyn Nets do naszej dyskusji w kontekście właśnie tych czterech zespołów, o których rozmawiamy, uważacie, że Brooklyn jest faworytem z każdym w serii pierwszej rundy play-off z każdym z tych czterech zespołów na wschodzie, czy jednak przeciwko komuś nie jest? Widzę, że Eryk nie jest nie, teraz w kamerze, ale kiwasz, że absolutnie nie. I jeszcze tylko dopytam drugie, oddając wam głos, czy jako kibic Bucks boisz się, żeby nie trafić na Nets w pierwszej rundzie? To może Eryk. Znaczy, uważam, że nie jest faworytem przeciwko żadnemu z tych zespołów na ten moment. Nie mają Bena Simmonsa jeszcze. No i tak jak powiedziałem, mają problemy w obronie. Okej, mają tych dwóch wybitnych zawodników. Mają Seta Kerego, który musi wejść na bardzo dobry poziom, bo potrzebni im są strzelcy po prostu, zwyczajnie są potrzebni. No jest to dobry zespół, na który na pewno nikt nie chce trafić, ale czy mam ich jako faworytów przeciwko Milwaukee Bucks? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... Ale jeszcze są inne trzy zespoły. Przeciwko Miami Heat, to też możemy chwilę o nich powiedzieć. Zaraz powiemy. No tam są problemy teraz, zaraz powiemy. Philadelphia 76ers, nie ma kto zatrzymać Embiida, mimo że jest Drummond. Ale wydaje mi się, że Embiid jednak no, już pokazywał, że potrafi grać przeciwko Nets, także no takie 50-50, ciężko powiedzieć. No, nie mam ich w roli faworytów przeciwko żadnemu z tych zespołów, ale też... Nie będzie wielkiej niespodzianki. Nie będzie niespodzianki, gdy wygra either
No i brakuje mi znowu polskiego słowa. Jakikolwiek z tych zespołów. Bo, no. Czekałem, co powie Jarek w kontekście Bucks, bo ja tak sobie myślę, że dla widowiska playoffów i ligi może szkoda, żeby ktoś z linii Antetokounmpo, Durant Irving, żeby już to się żegnał na tym etapie rozgrywek, więc dobrze by było, żeby na siebie pod tym kątem nie trafili. Ale w takim już rozdaniu bezpośrednim bym się skłonił, że jednak Bucks pewnie by jeszcze z przewagą własnego parkietu mieliby większe szanse, ale to byłby, mógłby być, bo to był siedmiomeczowy. No i też w zależności, jakim składem byliby w stanie właśnie wyjść obie drużyny, w jakim składzie byłyby w stanie się zaprezentować, biorąc tu pod uwagę zarówno Bena Simmonsa, jak i tą częstą rotację w drużynie Mike'a Budenholzera. A jestem bardzo jeszcze ciekaw, jak z Simmonsem by było, bo gdzieś ostatnio ciekawą statystykę wyczytałem, że on rozegrał ponad 200 spotkań w lidze, to jakby to mogło być, i zawsze wychodził w pierwszej piątce. Tutaj pewnie po tej przerwie niekoniecznie mógł być starterem. I też pytanie, jak on by tutaj się zachował. No, to jest robota dla trenera, dla Steve'a Nasha, ale to też jest taki element, który byłaby... Zarządzania ego jeszcze tak, takiego zawodnika. Tak, dokładnie, a jeszcze wiadomo ciężko. Po jego przebojach różnych. No właśnie. Ale to myślę, że to jeżeli grałby, wchodził z ławki, to na pewno tylko w tym sezonie, już pod koniec, jeżeli udałoby mu się dojść do zdrowia. Nie ma timeline'u, to też ktoś pytał na czacie, kiedy Ben Simmons może wrócić. Wydaje mi się, że nadal nie ma właśnie timeline'u na to, kiedy może powrócić. I wiem, że znowu jakieś tam znowu aktywności treningowe, ale więcej się chyba bujał ze swoją narzeczoną w Miami znowu na łódce niż trenował faktycznie. I tym pięknym akcentem przechodząc właśnie na Florydę do drużyny Miami, mamy pokazaną serię, znaczy mówię nie serię, po prostu wyniki z 5 ostatnich meczów Miami Heat, no i w tą serię, czy w te mecze, przepraszam, wchodzi seria 4 porażek, więc możemy sobie to zobaczyć. Co jest zaskakujące, to porażka z Sixers bez Embiida i Hardena, no i porażka z Warriors bez Curry'ego, Thompsona i Greena, więc jest to sporym wyczynem, myślę. No i porażka z Knicks też, no dobra, Knicks tak, wygrali, no okay, ale chodzi, spory wyczyn. Tak, ale chodzi mi bardziej o brak tych właśnie tych super gwiazd tak naprawdę wielkich, no to zespoły jednak grają zupełnie inną koszykówkę bez takich zawodników, no a tutaj Heat przegrali te spotkania, był to spory kryzys, porażka również wysoka, 15-punktowa jak widzimy z Nets, dopiero teraz wygrali z Kings, no ale ja bym przede wszystkim Mary chciał cię zapytać, co się stało w trakcie meczu z Golden State Warriors na początku trzeciej kwarty na ławce Miami. No to Erik Spolstra powiedział, co się wydarzyło, no spierali się o to, gdzie pójdą na obiad po meczu, no to już trochę, przepraszamy, ale to jest odgrzewany kotlet, no to się wydarzyło chwilę po naszym programie, czy dzień, czy dwa, no ale tam była kłótnia Erika Spolstry, taka poważna z Jimmym Butlerem, gdzie Erik Spolstra już naprawdę chciał się bić wręcz z Jimmym, no i Udonis Haslem oczywiście też stanął za trenerem, trzeba było chłopaków rozdzielać, a to się wydarzyło chwilkę po tym, jak Jordan Poole rzucił trójkę z jednej nogi, przy której Butler niekoniecznie solidnie bronił, i no i na to był zły prawdopodobnie Spolstra. Zwrócił uwagę Jimmy'emu na czasie, Jimmy w swoim stylu pewnie odpowiedział, nie spodziewał się, podejrzewam, takiej reakcji. No i wydawało się, że to jest takie hit culture i że to wpłynie tylko pozytywnie, następny mecz z Knicks, wydawało się, że przejadą się po tych Knicks, mieli dużą przewagę, a tu Knicks odrobili w czwartej kwarcie i znowu wygrali. Ten mecz Sixers też, jak powiedziałeś, bez Embiida, Hardena, Tyrese Maxey ich tam zniszczył, no i z Nets też zostali zmiażdżeni, i to jeszcze przypomina mi się od razu Andre Drummond i ten mem, którym biegnie sobie w kontrze i pokazuje znak pokoju, czy tam, nie wiem, no chyba znak pokoju, bo że zdobędzie 2 punkty i zaraz rzuca, czy robi wsad, więc no to już trochę szydzili z Miami Heat, no kryzys, potem się przełamali, ale kto się nie przełamuje na Sacramento, wiadomo. Więc, jeszcze bez Sabonisa. No tak, ta kontuzja, ale generalnie myślałem, że ta kłótnia nie wpłynie negatywnie na Heat, a tu widać, że jednak jakaś zadra możliwe, że jest. Mimo, że Jimmy rozegrał potem solidne spotkania, ale coś, może nie tyle pękło, ale na pewno jakiś tam proszek w te wszystkie tryby wszedł. No takie elementy, jak to widzieliśmy, wiadomo, że to się zdarzyło na ławce w czasie, więc to jest bardziej ewidentne i to wszyscy zaraz komentują, to jeszcze ma swoje kontynuacje w mediach społecznościowych. Ale takie rzeczy to jest taka, powiedzmy, norma w funkcjonowaniu zespołu i nie wszystko to wypływa, więc jakby trenerzy są, można powiedzieć, do tego przyzwyczajeni, nie wiedzą, jak tak jeszcze rozładowywać, więc to gdzieś pewnie się rozejdzie po kościach i potem już nikt o tym nie będzie pamiętał. Ale wiadomo, kiedy to wybucha w trakcie meczu, kiedy jest all eyes on me, jak to mówią, no to wiadomo, że się o tym robi głośno. Tak, no Bam Adebayo chyba mówił właśnie po tym spotkaniu, że tak naprawdę wszystkie treningi wyglądają tak, jak... No tak, właśnie, to w Miami właśnie. To szczególnie, to jest na porządku dziennym podejście. Kyle Lowry z kolei powiedział, że oni po prostu chcą wygrywać mecze, tam
natomiast tak duża mobilizacja po prostu i ambicja w szatni, no bo ta pierwsza piątka Miami to jest jedna z najbardziej doświadczonych chociaż w NBA, tam są naprawdę poważne charaktery i myślę, że to już o czym też mówiliśmy na początku sezonu, że nikt za bardzo nie chce w playoffs na nich trafić, bo w zależności, nie wiadomo w jakiej będą formie, no ale na pewno dadzą z siebie wszystko, będą piekielnie mocni w obronie właśnie, będą stwarzali wiele nieprzyjemnych po prostu zagrań dla rywali, więc raczej nikt nie chce też na hit trafić, obojętnie jakiej rundzie playoffs. To prawda, absolutnie, no jednak postać PJ Tuckera robi swoje, chociaż on teraz ma gorszą część sezonu i w ataku nie robi praktycznie nic, no ale on nie od tego jest, wiadomo, no ale te swoje 7 punktów na mecz mógłby dać mimo wszystko. Duncan Robinson też w kryzysie ostatnio nie wyszedł, znaczy wyszedł z ławki, nie wiem czy pierwszy raz w tym sezonie, ale na pewno jeden z niewielu razy. No, on dostał 90 milionów na 5 lat i ten sezon, tam około 12 punktów na mecz, no to nie jest coś, czego się oczekuje od takiego zawodnika. Wyszedł Max Strus w swoją rodzinę, to właśnie z Sacramento, no i Strus zagrał ok. Duncan Robinson z ławki właśnie też już dostał jakiś dodatkowy bodziec i zagrał lepiej. Do tego mam jeszcze Oladipo w obwodzie, jest Tyler Hero, czyli Six Man of the Year prawdopodobnie. Także Miami jest naprawdę zespołem też, na który nikt nie chciałby trafić. No, wschód jest mocniejszą konferencją teraz. Dokładnie, bo pamiętam analizy przedsezonowe, kiedy ocenię siły zespołów, to Miami rzadko kiedy się przewijało w pierwszej czwórce. Zawsze było takie raczej mówienie, że no sukcesem będzie jak będzie playoff, może play-in, zobaczymy co z tego będzie. Co pokazuje, że jakby te wszystkie prognozy, analizowanie co będzie, to gdzieś tam sobie jako dodatek można traktować, ale nic odkrywczego, ale to boisko weryfikuje, jak jest ładne powiedzenie. No pamiętam, że my zadawaliśmy pytanie przed sezonem, jak zapowiadaliśmy konferencję wschodnią, czy Heat zaczną playoffs od meczów w swojej hali, czyli no po właśnie, prostu czy będą w pierwszej czwórce. No i się okazało, że faktycznie no raczej tak będzie, nic no, raczej no nie pewno, zapowiada no, tego, no, pewno, tego żeby nagle jakieś serie się tutaj tak aż bardzo złe pojawiły. To jeszcze może słówko w takim razie o Filadelfii, jak oceniacie ten okres pierwszy po trade deadline w wykonaniu tego tandemu Harden Embiid? No początkowo to wyglądało bardzo, bardzo obiecująco. No wciąż to wygląda dobrze, ale tam słyszymy, że jakieś tarcie pojawiają, że są takie sytuacje zakulisowe, ale to, co wcześniej też przy Miami mówiliśmy, że są silne charaktery, ludzie, którzy chcą dużo osiągnąć, więc zawsze jeszcze tak przy takim dużym ego obu panów, my oczywiście mówimy o Embiidzie i Hardenie, to gdzieś tam zawsze coś się będzie pojawiać. Chociaż gdzieś tam czytałem, że nawet czasami Harden ustępuje miejsce, gdzieś tam nie dąży do zdobyczy punktowych, żeby oddawać piłkę do Embiida, bo wie, że on walczy o tytuł króla strzelców. No pytanie tutaj, czy patrzymy na indywidualne statystyki, czy na dobro zespołu. Wiadomo, że to jest wyświechtane powiedzenie, ale jednak to walczą o pozycję przed playoff i potem w tych playoffach, więc powiedzmy to, czy Embiid będzie tym królem strzelców, to tak naprawdę potem nie będzie miało znaczenia, jakby odpadli w pierwszej rundzie. Mhm. Mi jest ciężko powiedzieć w zasadzie właśnie odnosząc się do tego, co też wcześniej mówiłem, na którym biegu jadą w tym momencie Sixers, bo ile jestem w stanie przewidzieć, że Bucks jadą na niskim biegu i wciąż mają dużo w zapasie, Celtics raczej grzeją ile mają po prostu sił, to ciężko im przewidzieć, głównie pewnie przez to, że Harden tak późno dołączył do zespołu i wciąż się uczymy tego zespołu tak naprawdę i ich możliwości. Czy oni mają jeszcze dużo w zapasie, żeby pokazać właśnie w meczu playoffs, czy jednak no, próbują teraz wszystkiego, co mogą dać? Myślę, że też by był bliski tego, co ty powiedziałeś. Nie, no właśnie, że czwóreczka, takie czwarty bieg na sześć powiedzmy i powoli się rozpędzają. No wiadomo, że tam też będą tarcia. Nikt chyba się nie spodziewał, że od razu Harden z Embiidem kliknie. Okej, pierwsze 3-4 mecze na euforii, to wiadomo, efekt nowości, że świeżości. No właśnie, nowa miotła Hardena, no ale, ale wiadomo, że coś musiało się wydarzyć, no i oni się będą rozpędzać. Jeżeli nie w tym sezonie, no to w przyszłym podejrzewam, że już będą naprawdę jednym z najlepszych duetów w NBA. I tyle. Mhm. Będziemy jeszcze rozmawiać o jednym zespole, który właśnie raczej patrzy w przyszłość na kolejny sezon. Przechodzimy do konferencji zachodniej, no bo tam się wydarzyły tej nocy duże rzeczy. Porażka Los Angeles Lakers z Dallas Mavericks. No i spójrzcie tylko, 11 miejsce Lakers poza strefą play-in. Nawet już mówiliśmy o tym wprowadzeniu tego play-in tournament. Nawet wydłużenie tej listy zaangażowanych właśnie w playoffs do aż 10 miejsca nie pozwala się nam w tym momencie zmieścić Lakersom, którzy no, byli typowani tylko i wyłącznie do mistrzostwa w tym sezonie. Widzimy, że mają taki sam bilans jak San Antonio Spurs, jednak no, mają po prostu gorszy bilans przeciwko sobie. Te mecze w konferencji również są na korzyść San Antonio. No i widzimy na 9. I Pelicans też mają tiebreaka z Tak, mają 2-0 na ten moment zwycięstwo właśnie. Nawet jak wygrają w piątek Lakers, to i tak nic nie zmieni. Tak, dokładnie, więc Pelicans też w ostatnim czasie pokazali się z jak najbardziej dobrej strony przeciwko Lakersom, no bo te trzy drużyny są uwikłane właśnie w walkę o miejsce
miejsce od 9 i 10. No ktoś się będzie tutaj musiał obejść smakiem i się do tego play-inu nie zakwalifikuje. I też sporo meczów ostatnio między tymi trzema zespołami. I tak naprawdę wszystkie, jak czytałem sobie jakieś komentarze również dziennikarzy z tych konkretnych miast, tak naprawdę były gdzieś, szły w narrację, bo to jest najważniejszy mecz tego sezonu, bo to jest taki mecz play-offowy. Kolejny, no. I faktycznie było widać w szatniach, że w szatniach obu zespołów musiało naprawdę iskrzyć, musiała być duża motywacja, bo to były zwykle takie spotkania na styku. Sam LeBron też się przecież pokazywał z genialnej strony, robił co mógł, mimo tej kontuzji przeciwko Pelicans, no bo to jest przecież teraz jeden z największych problemów właśnie drużyny Franka Vogela, że nawet LeBron jest kontuzjowany i ta jego determinacja, gdzie powiedział na konferencji prasowej po meczu z Pelicans, że on tak naprawdę nie wie, jak on ukończył to spotkanie, a potem ono i tak się zakończyło porażką. Jak byście chcieli skomentować tą ogromną porażkę, jaką ten moment jest sezon Los Angeles Lakers? Mogę ja tylko Lakers. Na szybko. Ja chciałem tylko wszystkich przeprosić, bo tu już od 3-4 tygodni w komentarzach w czacie pytają się mnie ludzie, czy Spurs będą w stanie wyprzedzić Lakers. I ja za każdym razem odpisywałem, nie ma opcji, nie. No i... Stało się. No i taki ze mnie ekspert właśnie. No, także przepraszam wszystkich. No nie spodziewałem się tego, a jeszcze trzeba dodać, że Lakers mają najcięższy terminarz ze wszystkich. Zaraz sobie do tego jeszcze przejdziemy. Przejdziemy do tego pewnie. Właśnie, ale najpierw bym chciał o tych Lakersów, no bo to jest główny temat. No jak w ogóle możemy skomentować to, że oni są dopiero na 11 miejscu? Drużyna z LeBronem Jamesem w takiej formie jest dopiero na 11 miejscu i czy bierzecie scenariusz, żeby skończyli sezon zasadniczy tak daleko? No patrząc po prognozach Eryka trzeba brać. Uh-huh. Tak mówiąc pół żartem, pół serio. Natomiast bo w końcu Spursi wyprzedzili Lakersów. No to znowu dochodzi ten element siły, marki, postrzegania zespołu. Lakersi wiadomo są potężnym klubem, mają ogromną rzeszę fanów. Tu znowu mogę, jak mieliśmy robić powiedzmy wycieczki z różnych doświadczeń, to będąc właśnie w Waszyngtonie na pierwszym meczu przed polską nocą był jeszcze mecz właśnie Wizards z Los Angeles Lakers, to na hali w Waszyngtonie zdecydowana, może nie większość, ale można nawet do połowy można by doliczyć ludzi w koszulkach Lakersów, gdzie to jest powiedzmy drugie wybrzeże, tak? Więc jakby ta siła tego zespołu w świadomości kibiców, w takim powiedzmy społecznym kibicowaniu jest duża, stąd duże oczekiwania zawsze od Lakersów, a jeszcze jak oni mają LeBrona Jamesa, to się zawsze składa, że oni walczą o najwyższe cele, więc to 11 miejsce, to faktycznie może być dla wielu szok i paradoksalnie tym bardziej, że Russell Westbrook, wiadomo, opinie ma teraz różne, ale jak patrzymy na statystyki Russella Westbrooka, to on się cały czas co mecz ociera o triple-double i ma powyżej 20 punktów. Różnie to bywa, ale teraz tak spojrzałem 5-6 ostatnich spotkań. Tam tak, miał chyba jedno spotkanie poniżej 10 punktów. Więc faktycznie spojrzy się na to i te punktowe wyczyny LeBrona i nawet ten Westbrook, który, no, mówię, ma opinie jakie ma, to samo mi się nasuwa pytanie, dlaczego to jest tylko 11 miejsce. Źle obudowali chyba LeBrona i Westbrooka, bo no nie ma tam zawodników 3&D, którzy wydawali się, że może będą. No Kent Bazemore no raczej nie stanął na wysokości zadania. Karmelo Anthony jest 3, ale no już nie D, więc no ciężko tam. Malik Monk raczej też lepiej wygląda w ataku. No AD kontuzjowany przez połowę sezonu praktycznie. Russell Westbrook rzuca dobrze i generalnie nie można się do statystyk przyczepiać jak najbardziej, ale potem się patrzy w plus minus w boxscore i tam jest minus 25 chociażby wczoraj się nocy z Dallas, nie? Więc no przykre, bo ja Rasa uwielbiam, ale też był znowu kolejny incydent z nim w szatni, może nie incydent, ale taka sytuacja, w której no reporter zapytał się Russella, co może zrobić, żeby Lakers zaczęli grać lepiej, a Russell no, po prostu odpowiedział pytaniem na pytanie i zapytał się reportera, co możemy zrobić, żeby grać lepiej. No, będąc gwiazdą NBA, MVP, no, niczego nie musisz, okej, okay, ale mógłby podejść do tego reportera i po prostu odpowiedzieć na pytanie, ja muszę być lepszy. No, co mu broni powiedzieć coś takiego chociażby? No nic, więc no, Russell jest już trochę złamany. LeBron wie, że z tym zespołem za dużo nie można osiągnąć, bo wygrywają tylko jak rzuca 50 punktów plus. AD niedługo wraca prawdopodobnie. LeBron też możliwe, że wróci jeszcze do końca sezonu. Tym bardziej, że chce walczyć o tytuł Króla Strzelców, a na razie jest pierwszy. I tych spotkań wymaganych do tego, by być klasyfikowanym, też ma odpowiednią liczbę. No ale poza play-inami, no ciężko. Nie wiadomo, czy oni przejdą te play-iny. Ta odpowiedź, którą Jarek powiedział Russella Westbrooka, to pokazuje też pewną taką frustrację, bo wiadomo, to co powiedziałeś, mógłby dyplomatycznie, ładnie, PR-owsko odpowiedzieć, że tak, że chcemy być lepsi w każdym meczu, chcemy się poprawiać i tak dalej, ale to też właśnie pokazuje, że no, sam pewnie nie wie, sam pewnie robi wszystko, żeby było dobrze, a nie wie. I
to, co też Arek powiedział, że to obudowanie, faktycznie wsparcie szczególnie z ławki jest bardzo mizerne, można powiedzieć. I trochę to tak właśnie wygląda, że mamy tych dwóch super gwiazdorów, a który jeden jest ostatnio często kontuzjowany, no i potem efekt jest tego chyba taki. Czekaj, bo tu jeszcze Mietek bez skarpetek napisał, że GM LeBron zebrał kolegów emerytów i nie rozumie ludzi, którzy się dziwią, że Lakers są gdzie są. No okej. To podejrzewam, że to trochę też przytyk do Russella Westbrooka, ale po co został osiągnięty Russell, tak mi się wydaje? Po to, że LeBron miał w świadomości, że AD jest szklanką i może wypadać. I LeBron też ma 37 lat, więc ktoś musi ciągnąć ten zespół, a kto najlepiej ciągnie zespół, jak jest otoczony bandą G-ligowców czy starców? No Russell Westbrook właśnie w NBA z tego słynie. Więc wydaje mi się, że to nie był aż tak głupi ruch. No okej, nie wyszło, ale nie ma się co czepiać, a że... jakby uzbroili się bandą emerytów, no to na nikogo lepszego nie było ich stać zwyczajnie, no bo młodsi zawodnicy chcą zarabiać trochę więcej, potrafią na pewno zrobić więcej niż ci starzy, ale no mówię, pieniądz się musi zgadzać, a jak masz trzech zawodników po 40 parę milionów, no to już nie jest stać na nic innego. Chociaż to też jest właśnie kwestia pewnie tego nowego pokolenia, które właśnie bardziej patrzy na warunki finansowe, bo myślę, że jeszcze gdyby była taka sytuacja 15 lat temu, to taki młody, wiedząc, że może przyjść do Kalifornii, do Los Angeles i zagrać u boku takiego LeBrona, to pewnie by się zgodził na każde warunki. Pewnie, a teraz tak. Już jest taka sytuacja, że kalkulujemy bądź, bo wielokrotnie się mówi w NBA o tym, że też miejsce ma znaczenie, tak? Że chętniej przychodzą do Los Angeles, do Nowego Jorku, na Florydę, niż powiedzmy do Oklahomy, czy nawet czasami Boston ma z tym problem, bo tam jest zimno, jak to niektórzy mówią, prawda? No jest zimno, to wiadomo, ale po prostu gdzieś tam się to kulisowo też przewija, że są atrakcyjniejsze miejsca do funkcjonowania na co dzień. Ale właśnie w kontekście młodych graczy to też pokazuje zmiana troszkę mentalności, innych oczekiwań, no chyba in minus. Możemy sobie za chwilę też zobaczyć grafikę jeszcze co do Los Angeles Lakers, czyli występy LeBrona Jamesa. Ma ich najwięcej ponad 30-punktowych występów w porażkach. Ma najwięcej porażek, po prostu 17 aż takich meczów mieliśmy. Shai Gilgeous-Alexander 16 i nawet trzeci zawodnik nie ma 10 takich spotkań. No to przykre, no. Jest chyba błąd w grafice, to są 30-punktowe występy, ale to ja się przyznaję do błędu, że tak też wysłałem, więc 30-punktowe występy, 17 aż takich meczów, które kończyły się porażką. No to pokazuje najlepiej bezradność króla po prostu i brak pomocy ze strony innych zawodników. Pokazuje też jego ogromną mobilizację i to, że on chce zrobić wszystko, żeby ten zespół dalej wprowadzić, no ale nie ma żadnej gwarancji, że tak jak mówimy, że oni w ogóle się załapią do play-inów. Jeżeli już się załapią z tego 9 lub 10 miejsca, to też nie ma gwarancji, że wygrają choćby jeden mecz w tych play-inach, a daleka droga jest, żeby oni w ogóle zagrali w play-offach, gdzie już w ogóle nie dajemy im żadnych szans tak naprawdę na choćby jedno zwycięstwo przeciwko Phoenix w serii. Ja przynajmniej tak, to jest tutaj mój głos, więc bardzo daleka do tego droga, zwłaszcza, że przeciwko Pelicans przecież niedawno przegrali. Możemy sobie zobaczyć terminarz tych trzech zespołów, o których mówimy, tak jak w przypadku konferencji wschodniej, tak teraz właśnie zachodniej. Tu podzieliliśmy z kolei to tak, że niebieskie mecze to są oczywiście spotkania z bezpośrednimi rywalami, no i zielone to są te z gorszymi zespołami, czerwone z tymi lepszymi. No i widzimy tutaj, że Lakers raczej zbyt optymistycznie w tym kontekście nie wyglądają. Mają bardzo ważny mecz przeciwko właśnie Pelicans już w piątek, no i tylko spotkanie z Thunder jest takie, można powiedzieć, że łatwe, chociaż zdarzało im się przegrywać Thunder w tym sezonie. Takie dość duże przewagi. Tak, więc widzimy, że to jest naprawdę bardzo ciężka przeprawa. No to Pelicans i Spurs mają ciutkę ten terminarz łatwiejszy, więc różnie tutaj może być. No i chcielibyśmy się jeszcze na koniec już właśnie zatrzymać w Nowym Orleanie, bo tam naprawdę zaczyna chyba to fajnie wyglądać. Nie wiem, Ari, czy też tobie się ten zespół tak podoba, bo mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o jego, zwłaszcza tych młodych zawodników, to w jakim kierunku po prostu to idzie, bo sporo mieliśmy powodów do krytyki w ostatnich sezonach działaczy z Nowego Orleanu, jakichś wymian GM-a z Nowego Orleanu i ogólnie całej tej po prostu organizacji, a teraz wygląda to w ten sposób, że wszystko idzie raczej w dobrym kierunku. No, szkoda tylko, że Zion już nie wróci w tym sezonie. A widzimy, że jest raczej gotowy, ale chyba odpuścili, żeby już chuchać i dmuchać na niego. No ale tak, wyglądają bardzo dobrze, wyglądają świeżo i fajnie, tak jak wspomniałeś o młodych zawodnikach, chociażby Alvarado, który dostał 4-letni kontrakt teraz za to, jak haruje na boisku no i to jest super. To jest dla mnie wiadomość miesiąca w przypadku Pelicans, bo jak
pierwszy mecz, którego widziałem, to był przeciwko Knicks właśnie i znienawidziłem go wtedy, szczerze, bo tak mnie irytował swoją taką fajną grą, taką zadziornością, walecznością i nawet celnymi rzutami, więc fajnie, że ktoś taki został doceniony i wynagrodzonemu to będzie w milionach dolarów. Mhm. Mamy też cytat z trenera Willego Greena, właśnie trener New Orleans Pelicans, który mówi o tych młodych zawodnikach i o tym, że ta przyszłość właśnie rysuje się jak najbardziej w jasnych barwach. Oni dostali sporo minut, dostali sporo odpowiedzialności na swoje barki i jak najbardziej po prostu wykorzystują wszystkie te minuty. No Herbert Jones to jest w tym momencie przecież jeden z lepszych tak naprawdę obwodowych obrońców w całej lidze. Ostatnio ze świetnej strony pokazał się też chociażby Trey Murphy. To są zupełnie nowe nazwiska. Spodziewaliśmy się bardziej chwalić Brandona Ingrama, no a tymczasem, kiedy Brandon Ingram nie grał ostatnio przez 10 meczów z rzędu, to ta drużyna wciąż prezentowała bardzo wysoki poziom. Jak najbardziej. No, też mam znowu, mówiłem ci przed programem, że mam w głowie obrazek, jak Trey Murphy poznał po meczu, w którym zaaplikował Lakersom 25 punktów bodajże, poznał swoją mamę z LeBronem i robił im tam selfie jakieś, więc, znaczy nie selfie, tylko robił im zdjęcie. No także ktoś taki, kto no, to podziwia LeBrona, potem no, wcześniej niszczy go na parkiecie, no ale... bardzo fajnie, no stanęli młodzi na wysokości zadania. Ja nie wróżę im jakiejś wielkiej przyszłości w tym sezonie. No bo jednak wchodząc w play-in, trafiając na topki ekip, to raczej ani nawet z Grizzlies nie widzę tego. Aczkolwiek w przyszłym sezonie z Zionem zdrowym, w jego ostatnim sezonie prawdopodobnie w Pelicans, potem idzie do Knicks, to myślę, że może jeszcze się ładnie pożegnać. I już wiesz, że idzie do Knicks. Ja już słyszałem tam, ktoś mi mówił. Nie, no nie wiem, żartuję sobie, ale... nie wiadomo, jak to będzie z Zionem, no jemu to nowoorleańskie jedzenie nie sprzyja, więc może lepiej, żeby stamtąd uciekał. Tak, ale ogólnie zespół jest fajnie zbudowany. Jeżeli tylko Zion wróci, no wiadomo, jakim on potencjałem przecież na parkiecie dysponuje, jak ogromną siłą i takimi warunkami fizycznymi, tak, niepowtarzalnymi tak naprawdę na parkietach. Mamy Brandona Ingrama, który jak chce, to naprawdę potrafi wyglądać jak prawdziwy lider zespołu, świetny strzelec. I mamy. Już zaraz tak, dojdziemy. Mamy tam całą tych młodych zawodników, mamy Herberta Jonesa, tak jak mówiłem, który bryluje w defensywie. Wśród ruki jest absolutnie. No, Donovan Mitchell powiedział, najlepszym. Że to jest jeden z niewielu zawodników, do których on się musi przygotowywać względem tego, jak oni bronią jego, więc swoją grę w ataku dostosowuje do Jonesa. Tak, a to jest przez pierwszy rocznik, więc to jest fantastyczna informacja w ogóle usłyszeć coś takiego z ust takiego zawodnika właśnie jak Donovan Mitchell. No i właśnie, mamy jeszcze jeden kolejny brakujący element, Maciek, czyli mamy CJ'a McColluma, który po przyjściu z Portland Trail Blazers dzieli i rządzi tak naprawdę. Jest liderem tego zespołu, ma piłkę w rękach, coś, czego nie miał tak często w Portland, gdzie przecież musiał współpracować z Damianem Lillardem, absolutną supergwiazdą. No i zobaczcie na statystyki CJ'a McColluma, jak to w tym sezonie w barwach Pelicans wygląda. Prawie 26 punktów na mecz. Będzie na poziomie Lillarda. Tak, jak najbardziej. Prawie 40% rzutów celnych za 3 punkty. Trzeba tylko poprawić skuteczność rzutów wolnych i będzie bardzo blisko tych granic 50-40-90, czyli absolutnie wybitnych. Do zbiórki się zgadzają, asysty się zgadzają i CJ McCollum jawi nam się trochę jako zupełnie nowa postać, znaczy albo postać w innej roli po prostu niż w Portland Trail Blazers. Maciek, jaką ty masz opinię? No ja tak sobie myślę, że to może być taka troszkę poduszka zabezpieczająca po odejściu Zajona. Tym bardziej, że na Zajona, no wiadomo, to tak trochę brzydko zabrzmi, nie można zawsze liczyć z powodu jego kontuzji. I to, co pokazywaliście tam wcześniej, ten cytat, że ci gracze tam się, powiedzmy, szlifowali w lidze letniej, jest jakiś potencjał na przyszłość. Tak sobie tylko myślę, istotne byłoby to, żeby Nowego Orlanu znowu nie rozbiła jakaś wymiana, bo nieraz te kluby lubią uczyć w jakichś wielowątkowych wymianach, gdzie, powiedzmy, zawodnicy się wyciąga z tego systemu. Jeżeli jest to pewien system zbudowany i jeszcze McCollum tutaj odżył, można powiedzieć, i to, co mówię, i oni tak się już nauczyli grać bez Zajona, bo Zajona dużo, można powiedzieć, niech się by, że ciągle nie ma, ale dużo meczów opuścił. No i teraz w tej sytuacji jakby na podstawie tego udało się zbudować, a jeszcze po zwolnieniu, powiedzmy, jakiegoś tam budżetu, chociaż pewnie ten debiutancki kontrakt Zajona nie był taki ogromny. Około 12 milionów. No właśnie, ale to jest jakiś taki... I jeszcze coś do tego można dorzucić, tak? Więc to może być taka platforma na przyszłość, żeby coś z tego zrobić, ale istotą jest, żeby ten skład, który powiedzmy teraz się hartuje, żeby go utrzymać. Przecież no, mimo wszystko życzę Pelicans, żeby tam Zion został, no i no tworzył właśnie tą wielką ekipę z Ingramem, właśnie z McCollumem, ale... Przy jego potencjale marketingowym to pewnie będzie presja, żeby pójść do większego ośrodka. I to presja ze strony rodziny, agentów,
Więc no tam są duże zawiłości. A CJ McCollum, bo to od niego wyszło to pytanie, cała historia. Myślę, że właśnie w tej roli, w której jest, w tym miejscu, to może być taki moment, że powiedzmy ustabilizuje swoją pozycję w lidze na tym wyższym poziomie. Mhm. Też jak najbardziej. No właśnie, miał problem, bo miał zawodnika na bardzo podobnej pozycji, który był lepszy od niego, a tutaj jednak na pozycji 1-2 nie ma nikogo lepszego i może faktycznie błyszczeć. Ma gwiazdę na skrzydłach, jeżeli Zion wróci, no i jest Ingram, ale na obwodzie samym nie, więc... Idealne warunki tak naprawdę żeby to zmierzało wszystko w dobrym kierunku. Jeszcze tak ostatnia tylko kwestia, króciutka, dosłownie dwa zdania, Eryk. Widziałem, że już odpowiedziałeś na to pytanie, jest pytanie na czacie od Szczygiego. Siemka, dopiero wbiłem, czy było coś o Clippers? No i o Clippers chyba trzeba wspomnieć króciutko, tak jak mówię, jedno, dwa zdania, bo wrócił Paul George. Wrócił Paul George po kontuzji łokcia, rzucił 30 punktów, wyglądał świetnie w obronie, w ataku też. Wygląda na zdrowego, no i dobrze, że wrócił, ale Kawhia nadal nie ma w Clippers, więc przepraszam, nie ma za dużo o czym mówić, ale tak jak powiedziałeś, trzeba docenić to, że George wrócił, bo to jest też dla całej ligi ważna. Może przejdą play-iny, ale... Ważna informacja, tak, chociażby w kontekście tego, że Clippers przecież mają świetny bilans chociażby w tym sezonie z Los Angeles Lakers. 4 mecze i bilans 4-0. Hmm. Jeżeli tylko miałoby dojść do takiego starcia w którejś właśnie tam rundzie w play-in, no to takie nie dość, że Clippers już są w ogóle mocni, mają przewagę psychiczną po tym wygraniu 4 aż wszystkich meczów z Lakersami, no to dołowanie do tego pola George'a jak najbardziej jeszcze bardziej poprawia ich sytuację. Ale my już zmierzamy do brzegu, bo się tutaj rozgadaliśmy w tym odcinku zarówno o muzyce, jak i oczywiście o koszykówce, o NBA z Maciejem Gambitem Turowskim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, że przyszedłeś. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja porozmawiać i życzymy tam powodzenia z tym Katarem, jakkolwiek to brzmi, wiemy o co chodzi. A za program do kosza dziękujemy już Eryk Mielewski. Dziękuję bardzo. I Hubert Nowicki. Zapraszamy do dawania łapek w górę i zachęcamy do oglądania oczywiście kolejnych odcinków. Na razie, cześć.